Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym studiu rozmawiamy o biznesie, ale także trochę o życiu, może nawet bardziej o życiu. Dzisiaj moją gościnią jest Katarzyna Pietrzyk-Bilewicz. Witam Cię, Kasiu. My się już trochę znamy. Ja już znam Twoją firmę Higiena Service. Wiem, że prowadzisz ją od wielu, wielu lat. Chciałabym trochę porozmawiać o tym, czy było łatwo jako kobiecie i mamie łączyć pracę zawodową z życiem prywatnym przez te wszystkie lata? Było łatwo i czasami było trudno. Ja w wieku, kiedy mój syn miał około 4-5 lat, podjęłam decyzję o rozwodzie, więc zostałam sama z dzieckiem. Natomiast w 100% nie zostałam sama, ponieważ bardzo mi zależało na tym, aby mój syn miał dobre relacje ze swoim tatą. Jego tata stanął na wysokości zadania, więc zawsze, kiedy ja miałam trudności w pracy, czy musiałam gdzieś wyjeżdżać, zajmował się dzieckiem, zajmował się naszym synem, więc tutaj mam bardzo dobre relacje. No to ukłony i za to jestem w stronę wdzięczna. Byłego męża, bo może był byłym mężem, ale nie był byłym ojcem. I to nie, jest bardzo nie, nie, ważne. Ojcem był i jest fantastycznym. No i to fajne, czyli nie byłaś sama. No, ale nie zmienia to faktu, że w tej pracy musiałaś spędzać pewnie trochę więcej niż 8 godzin dziennie, prowadząc własny biznes. Miałam fajnie zorganizowane to, bo w momencie, kiedy już miałam dziecko, miałam sporą ilość pracowników, którym rozdysponowałam zadania, więc nie musiałam się zajmować wszystkim, ja bardziej koordynowałam i miałam też możliwość pracowania w dobrych, dowolnych godzinach dla mnie. I sobie to fajnie dostosowałam. Natomiast pracowałam też później w domu, kiedy musiałam pewne rzeczy nadrobić, czyli dopracować, doszlifować pewne rzeczy. Natomiast fajnie to było wszystko poukładane. Ja nie mogę tego powiedzieć, że to było aż tak bardzo trudne dla mnie, ale wymagało to ode mnie tego, żeby zaufać innym osobom, żeby powierzyć obowiązki, żeby inni mogli wykonywać za mnie rzeczy, a ja tylko już koordynowałam to. No i musiałaś mieć bardzo grzecznego synka, który pozwalał Ci pracować. No, był i jest grzeczny, jest fantastyczny chłopak. I rozumiał sytuację, że mama jest w robocie. Tak, chociaż zawsze chciał, żeby mama się z nim bawiła, bo on jest jedynakiem, więc mama patrz, pobaw się ze mną, więc no, ten czas trzeba było poświęcić w domu już na zabawę z dzieckiem. Tak. A nie miałaś takiego momentu, Kasiu, gdy zobaczyłaś, że firma działa, wszystko jest w porządku, a teraz trochę nuda, no bo właściwie to nie jest jakaś wielka filozofia, ludzie robią swoją robotę, ja już to wymyśliłam. Nie miałaś takiego instynktu, żeby to wszystko zostawić, rzucić, może sprzedać? Nie. Był taki okres około 10 lat temu. Była taka troszeczkę trudniejsza sytuacja, trochę taki kryzys się zaczął robić, bardzo dużo konkurencji powstało i było. Bo takie... przypomnijmy, to są artykuły higieniczne, dystrybucja artykułów higienicznych. No, w okolicy pandemii to w ogóle to wybuchło, ale już te 10 lat temu czułaś ten oddech konkurencji, tak? Tak. Nastąpiło taka duże ciśnienie cenowe i walka cenowa, co dla mnie nie jest dobre. No, my w Warszawie, prowadząc firmę, no, mamy swoje koszty wysokie, tak? I nie mogą sobie na to pozwolić. I w tamtym momencie podjęłam decyzję o tym, żeby wprowadzić nową markę na rynek polski, markę nieznaną. No i to mi dało niesamowity power, dużo energii, bo ja byłam i jestem za to odpowiedzialna, za kreowanie tej marki tutaj w Polsce, więc tutaj te moje talenty organizacyjne mogłam rozwijać, tak samo jak i marketingowe. No i to było coś, co dało mi no, dużą taką siłę, powiew świeżości, energii. No i dzięki temu mogliśmy się jeszcze bardziej dynamicznie rozwijać, więc absolutnie nie myślałam o tym, żeby, nie wiem, zostawić to i zająć się czymś innym. Wręcz przeciwnie, cały czas mam pędy do przodu i do rozwoju. Dzisiaj z Katarzyną Pietrzyk-Bilewicz rozmawiamy o jej firmie nazywającej się Higiena Service. The Richardson Talk. The Richardson Talk. Zaprasza Monika Richardson. To, co powiedziałaś, zapewne zabezpieczyło Cię przed takim syndromem wypalenia zawodowego, które wiele osób odczuwa, szczególnie po 20-kilku latach prowadzenia własnego biznesu. Czyli z jednej strony znudzenie, z drugiej strony właśnie taki brak pomysłów. Nigdy Cię to nie dotknęło. Nie. Ja mam tych pomysłów aż za dużo. I staram się też realnie podchodzić i co do możliwości i do tego, co chcę zrobić, żeby to miało sens, żeby to było połączone. Natomiast 2 lata temu przystąpiłam do Maxwell Leadership i też miałam taką potrzebę, taką chęć, żeby wykorzystać trochę tę wiedzę, którą zdobywam w zakresie przywództwa,
i coś z tym zrobić, jednak stwierdziłam, że nie, poświęcę się jednak tylko i wyłącznie firmie i te umiejętności skieruję tutaj na rozwój firmy, na to, aby lepiej zarządzać, lepiej ten zespół budować, żeby firmę rozwijać i żeby lepiej kreować firmę. I tu postanowiłam, że będę wykorzystywać te umiejętności. No ale powiedz trochę więcej, co to jest ten Maxwell Leadership? Jesteś psycholożką biznesu w ogóle, o tym powinniśmy słowo również powiedzieć. No, to jest taka organizacja, która zrzesza trenerów, mówców i coachów w segmencie właśnie biznesu i przywództwa. Tam poznałam niesamowitych ludzi, no i cała ta filozofia Johna Maxwella jest niesamowita, te wszystkie jego książki, które można przeczytać, a tam mamy mnóstwo materiałów właśnie odnośnie jak być coachem, jak przemawiać, mamy różnego rodzaju spotkania online i na żywo, uczymy się, doskonalimy, więc mi to dało ogromny rozwój, dużo takiej wiary w siebie. Spotkałam tam fantastycznych ludzi, którzy mnie wzmacniali, nauczyli wiele osób i to jest takie bardzo wartościowe środowisko. Tutaj doświadczyłam takiej niesamowitej... jest takie jedno takie stwierdzenie, dodawanie wartości. Ja to przyjęłam cała i umiem dawać wartość innym ludziom, ale ja otrzymałam też bardzo dużo takiej wartości. Bardzo się wzmocniłam, nabrałam też wiary w siebie i umiem przekazywać teraz to dalej. I to chyba jest taką największą wartością, jaką ja wyniosłam właśnie z tego, z tej organizacji. Z tego programu i pewnie ze swoich studiów też, czyli to, co w moim odczuciu jest najważniejsze, czyli inspirowanie, motywowanie. Myślisz, że masz tę cechę, że potrafisz inspirować, motywować? Tak, ja w ogóle mam typ osobowości inspirator, jestem cała żółta po prostu, więc tak, potrafię, lubię to i umiem zobaczyć w ludziach to, czego oni nie chcą dostrzec czasami swoich umiejętności, swoich talentów, a ja to i słyszę, i widzę, i umiem też popchnąć w tym kierunku, żeby spróbowali. Wiesz, ja też jestem żółta i też wydaje mi się, że umiem inspirować, ale czasami mam wrażenie, że takim typom osobowości jak nasze, jak to mówiła kiedyś moja babcia, brakuje tyłu. Czyli czasami jesteśmy za bardzo do przodu, za bardzo takie ekspansywne, chcemy za dużo i przychodzi taki moment, kiedy ta refleksja jest dosyć smutna. Że zostawiamy za sobą w sumie niewesołe poletko. Miałaś kiedyś tak? Nie, bo jak coś wymyślę, to ja to kończę. Ale do tego, żeby to skończyć, muszę mieć ludzi. W takim sensie, że oni mają inne talenty i ja to właśnie wykorzystuję. Ja coś wymyślam, kreuję, ale dobieram ludzi, którzy mi w tym pomogą to zrobić, bo ja się na wszystkim nie znam. I mam to prawo, że ja nie muszę wszystkiego umieć, wiedzieć i rozumieć. Natomiast jak mam jakiś pomysł, to szukam, dowiaduję się czegoś, proszę o pomoc kogoś i razem z tymi osobami to robimy. Jeżeli to jest naprawdę coś bardzo ważnego, to kończę. Jeśli uznam, że jednak to nie jest ważne, to mogę to zostawić, ale to muszę podjąć samodzielne decyzje, że zostawiam dany etap. Ale w takie pomysły, które mi wpadną do głowy, realizuję i dumna jestem z tego, że dopinam to do końca. Ta konsekwencja jest u mnie na wysokim poziomie, dlatego że z moich talentów, które mam zdiagnozowane w Galupie, jest odpowiedzialność. To jest na pierwszym miejscu u mnie, więc dlatego dowożę tematy, do których się zobowiązuję. Czyli nie pędzisz bezmyślnie, tylko jednak ta refleksja zawsze kończy się w tym miejscu, kiedy trzeba wziąć odpowiedzialność za kogoś, za coś, za jakiś projekt. Tak, ale ja mam też czasami tych, co tak hamulce trzymają i lejce, bo mówią hola, 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 trochę zwolnij, bo za dużo wszystkiego naraz. Więc mam takie osoby, które mi mówią, a... Ta refleksja przychodzi czasami i tak sobie przemyślę, aha, no okej, okay, masz rację. Więc czasem tak jest, bo ja bym dużo więcej mogła zrobić, ale już wybieram tylko te rzeczy, na które warto postawić i które warto zrobić. I czasami warto się zatrzymać w tym pędzie, prawda? No, czasami tak. Jak nikt nie widzi, nikt nie patrzy, co lubisz robić? Tańczyć. Naprawdę? Naprawdę. Uwielbiam. Zakładam słuchawki i oddaję się wtedy, że tak powiem, flow. Ale taki taniec spontaniczny, taki po prostu z duszy płynący. Tak. I uwielbiam tańczyć. Nigdy nie tańczyłam jakoś zawodowo, ale to jest taki mój taniec, gdzie te emocje ze mnie wychodzą, wypływają. Lubię śmiech, ja lubię w ogóle zabawę, więc tak w ten sposób się relaksuję.
Więc to jest dla mnie taka forma wypoczynku, ale lubię też czytać, lubię rysować, malować, tak bardziej artystycznie się wyżywam i lubię zapraszać gości do siebie, do domu i dla nich gotować. Tak. Co lubisz gotować? A lubię robić takie rzeczy troszeczkę włoskie, bo mój mąż jest Włochem, ale lubię też takie sałatki. Nie lubię takiej typowej kuchni polskiej, więc zupy, takie rzeczy. To niekoniecznie. Nie. Okej, czyli bardziej włoszczyznę. Tak. No dobrze, a będąca na ścieżce rozwoju osobistego, już z sukcesem prowadząca firmę, przedsiębiorczyni, ma czasem jakieś marzenia? Ojej, o całą masę. I wiesz, Moniko, takim moim marzeniem jest mieć piękny dom we Włoszech z takim ogrodem, w takim włoskim stylu, takie kwiaty, żeby były w takich donicach ceramicznych i żeby było pięknie, żeby było blisko morze. Chciałabym podróżować i zwiedzać takie piękne zakątki świata. Zresztą to robię, tylko w tej chwili jesteśmy troszeczkę ograniczeni, bo mamy małego pieska, więc musimy z nim jeździć, więc na razie Europa nam zostaje. Ale jeszcze mam plany, jeśli chodzi o firmę, bo chciałabym ją fajnie rozwinąć. No, pomysłów mam całe mnóstwo i z tym jest to związane. A takim niedościgłym marzeniem, które nie wiem, czy się kiedyś zrealizuje, jest polecieć w kosmos, w przestrzeń. Żartujesz chyba. Nie, poważnie. Ja uwielbiam latać i chciałabym to zrobić. Naprawdę, chciałabym wylecieć w przestrzeń. Żadnego strachu, żadnego lęku? Absolutnie nic. Ja, gdybyś mi powiedziała wsiadaj teraz, to bym wsiadła i pojechała. Słuchaj, z tego co wiem, prace nad tym, żebyśmy mogli w ten kosmos polecieć, nie będąc astronautami, są dosyć zaawansowane, więc... Kto wie? Na razie to dużo kosztuje, ale jak będę miała firmę, dużo zarobię, to kto wie? Kasiu, naprawdę z całego serca Ci tego życzę i żebyś poleciała w kosmos i żebyś tu na Ziemi jeszcze zrobiła kilka fajnych rzeczy. A, dziękuję ślicznie. I dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Katarzyna Pietrzyk-Bilewicz, Higiena Service, była moim gościem, a ja nazywam się Monika Ryczerca. The Richardson Talk. Zaprasza Monika Ryczerca.